Po jednodniowym odpoczynku od wielkiej piłki emocje wróciły, a w roli głównej na Stadionie Narodowym w Warszawie Cristiano Ronaldo i Petr Czech. W pierwszym ćwierćfinałowym meczu grają Czechy i Portugalia. Spotkanie trwa już 15 minut. Przed Stadionem Narodowym jest Beata Lubecka. W strefach kibica są w Stołecznej Ewa Gajewska, a we Wrocławskiej Przemysław Białkowski. Witam Was wszystkich, a zaczynamy od Beaty. Z pewnością wszyscy kibice dotarli już na mecz. Powiedz, która drużyna może liczyć na głośniejszy doping, jeśli nas słyszysz. Chyba mam jakiś problem z połączeniem z Beatą. W takim razie przenieśmy się do Ewy Gajewskiej. Czesi będą po raz pierwszy grali podczas Euro 2012 na tym obiekcie. No i chcą rano, jeszcze przed meczem, kilka godzin przed spotkaniem zapoznać się z tym stadionem, zobaczyć jak to wszystko wygląda. No mamy tutaj małe kłopoty, bo czeski autokar podjechał bardzo blisko. Szukamy dziś w porannym programie autora tej wersji hymnu naszej reprezentacji. Amen. Cieszą się Polacy, cieszy Ukraina, że tu dla nas pięknie. Rafał Poniatowski, nie wierzysz, że taka wersja jest? Podobno będzie w niedzielę o 12 grana we wszystkich kościołach. Zacznie się w Krakowie, na Wawelu. Zasada jest przecież taka, że dzień przed meczem powinno się wyjść na tę murawę, na której będzie się walczyło o punkty. Czy Czesi wydają się zdenerwowani tym faktem, czy w zasadzie to myślą już tylko o wieczorze dzisiejszym i nie przejmują się za bardzo tym, że wczoraj nie mogli trenować na Stadionie Narodowym? Nie przejmują się tym, że nie mogli trenować na Stadionie Narodowym. Są skupieni tylko i wyłącznie na dzisiejszym wieczorze, na tym, żeby usłyszeć już ten pierwszy gwizdek sędziego. Cały czas autokar czeski tutaj podjeżdża, dlatego ja muszę się przesuwać. A jak na ten pierwszy w czasie eurosondaż polityczny reagują politycy, zwłaszcza ci z Solidarnej Polski, którzy nie mają powodów do zadowolenia? To już pytanie do naszego sejmowego reportera oczywiście, Tomka Grzelewskiego. Tomku? A u nas teraz strefa kibica, Marcin Żebrowski i jego goście. Jesteśmy już w strefie kibica, w TVN24. Z nami między innymi ta słynna koszulka, którą przekazał Jakub Błaszczykowski w trakcie rozmowy z Moniką Olejnik. Z nami także goście Maciej Szczęsny, Tomasz Iwan. Jeszcze na koniec niezwykłe zjawisko, jakie Japończycy zawdzięczają groźnemu tajfunowi, który przeszedł nad wyspami. Dzięki niemu słynna japońska święta góra Fuji zyskała na chwilę piękny kapelusz. Wisząca chmura, tak nazywa się to niezwykłe zjawisko atmosferyczne, które pojawiło się nad słynną japońską górą. Japończycy mogli je obserwować przez zaledwie pół godziny. Wiszące chmury można zaobserwować zwykle po tropikalnych burzach lub gdy w okolicach Fuji szaleją silne wiatry. Tym razem Japończycy niezwykły widok zawdzięczają tajfunowi, który we wtorek przeszedł nad Japonią.